Nadal nie wierzę, że to zrobiłem. Patrzcie. Te wory pod oczami oznaczają niewyspanie się. Czekam na Kowala. Najlepsze jest to. Umówiliśmy się na godzinę 8 z Kowalem. Na razie ni widu, ni słychu. Umyłem się, ubieram. Wiedziałem, że będziesz spać. To napisałem już o 7.41. Nie napisałem już, że jestem. 7.55. Kowal śpi jak zabity. Nie odzywa się, nie odpisuje. Ostrość, 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 ostrość. Jedziesz, kurde. O. Powiem wam teraz, dlaczego znowu wstaliśmy tak wcześnie, dlaczego mówiliśmy się z Kowalem na godzinę 8. Otóż jesteśmy nienormalni. Znaczy, nie jesteśmy jedyni. Pracowaliśmy w nocy, obebraliśmy zdjęcia, a Damian montował film, lecz dzisiaj jest premiera. O godzinie 9.01 można kupić już w przedsprzedaży jest nowy iPhone X, tak, iPhone X, yeah! Problem w tym, że trzeba to wykupić jak najszybciej, bo tego będzie bardzo mało. Będzie niewiele sztuk, a ja bym chciał kupić to, żeby zrobić unboxing dla was, dla siebie. No dobra, chcę mieć telefon dla siebie, ale przy okazji zrobię unboxing. No i teraz umówiliśmy się z Kowalem, dlatego że jest taki plan. Kowal będzie próbował z laptopa szybko kupić, a ja będę próbował z telefonu na App Store. No i kto pierwszy kupi, ten kupi telefon. Bo tu właśnie o to chodzi, żeby nie było sytuacji, że jak będziemy na stronie internetowej kupował na stronie Apple, to bardzo możliwe, że będzie takie przeciążenie, tylu będzie ludzi nagle chciało kupić, że strona będzie nieaktywna, będzie się muliła. Ale próbujemy na dwa sposoby i dlatego się umówiliśmy, jaramy się, nigdy czegoś nie robiliśmy, zresztą kto normalny wydaje, no właśnie. No właśnie. 5000 zł na telefon. Ha! Shut up and take my money! 5 kafli, ja! Wydam wszystkie swoje pieniądze. Ale będę miał iPhone'a. Będzie ten prestiż. No. Jakie to było głupie. Ja. Idę dzwonić do Kowala. Może zareaguje w końcu, bo... Nie no, już 8.01, Kowal, stawaj. Oczywiście plan jest taki, że jedziemy do McDonalda. Tam sobie usiądziemy, zjemy śniadanie i będziemy próbować kupować iPhone'a. Kupić iPhone'a. Dzwonimy do Kowala. Poczekamy, poczekamy, Damianku. Halo? Żyjesz! I takie, halo kurde, on przyjechał jednak, myślałem, że nie przyjedzie. Nie, ja w ogóle jestem, ale dopiero teraz się obudziłem. Spoko, ja stoję pod twoim domem jakieś 10 minut dopiero. Nie. No tak. Co ty gadasz? Stoję, człowieku, chociaż nagrywałem już początek vloga przynajmniej bez ciebie. Co ty gadasz? No, więc możesz się zbierać, bo już jest dwie po. Nie. Ja czekam samochodem przed twoim domem i jedziemy od razu do Maka szybko, okej? Okay? No dobra. Nie musisz się jakoś specjalnie ogarnąć, przecież, bo tam nie ma co robić, będziemy sami, nie? No ja. Dobra, to czekam, hej. Dobra, hej. Jeee, yeah, obudziliśmy Kowala! Przyjedziesz, gościu? Nie walniesz we mnie? Przyjedziesz. A, ty parkujesz. O, to wtedy luz. Poczuj luz. Poczuj luz. Jak już tak czekam na Kowala, to teraz wam pokażę inny bajer. Nie jest taki specjalny bajer, ale może wam się też przyda, jeżeli ktoś z was ma samochód. Patrzcie. Jest mój telefon? Nie ma telefonu. Tadam! Magic. Takie malutkie coś. Nie wygląda źle. Mam telefon. Trzyma się. Jest rewelacja. Na magnes. Oczywiście to nie jest tak, że telefon sam sobie działa. Pod obudową mam taki mały, trójkątny kład, który był razem z tym i gra. A to gówno kosztowało tylko 19 zł, dokładnie 18,90 albo 18,99 i kupiłem go w Oszołomie. Żeby mieć coś takiego, wystarczy pojechać do Oszołom. Urządzenie od EXC, tak przynajmniej jest napisane, wystarczy pojechać do Oszołom i kupicie to za jedyne 18,99. Polecam, Mateusz strzelał. Jesteśmy teraz właśnie w McDonaldzie. Tak jak mówiłem, zjemy sobie śniadanie i już za 20 minut, dokładnie 21, możemy próbować kupować iPhone'a. Będziemy co? Oczywiście próbować szybciej, bo może będzie jakiś błąd, albo będą... No patrz, już się psypowska. Nie p***dol, no. Ale aplikacja ma działać lepiej, nie? No zobaczymy. Patrzcie, właśnie dlatego mówiłem wam, że chcemy kupować na dwa sposoby, przez telefon i przez przeglądarkę, bo... Już. To nam już jest taka informacja. A za 20 minut dopiero ma. A dopiero sprzedaż. Za 20 minut może właśnie... Rozumiecie to? No właśnie, zobaczcie. Halo. Teraz tak nisko.
Będę się tak cały czas skrylał. Hej, cześć. Witamy was w naszym blogu w Krasnali. Zostawmy same usta. Jo, tak cześć. Jak mówiliśmy, chcemy kupić iPhone'a X. Będziemy kupować X. teraz telefon. I bardzo ważna jest wymowa. Zajrzyj tu wkrótce. W ogóle ruszy zaraz po prostu Apple Store. A to znaczy, że oni teraz wyłączyli, tak. Czy teraz włączą, nie? Czyli 20 minut mamy na zjedzenie, Mateusz. Dzisiaj testujemy się na limonadzie. McDonald's! Tak serio, to mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo nie chcę się drzeć tutaj. Zobaczymy, czy uda nam się kupić ten telefon, czy nie, dlatego że wszystkie na razie strony, gdzieś chcieliśmy go kupić, są normalnie out. A przez telefon jak się loguję, to mam takie coś. Więc sklep na telefonie również nie działa. Mamy dla ciebie coś wyjątkowego. No i musimy po prostu czekać. Mam nadzieję, że to się odpali. Będziemy mogli kupić. No to znaczy zajrzyj tylko, to już wtedy reżyserować, nie? Jo. Siemanko, cześć, czołem, witam was serdecznie. Ale tak naprawdę już się witaliśmy, wiemy o tym. Chodzi o to, że kupiliśmy. Udało się kupić iPhone'a, tak. Kowal wbił się poprzez refreshowanie cały czas strony i zamówił tego iPhone'a. Przyjdzie do nas 6 listopada. Z tego co wiem, to pierwsze osoby miały go już 3, więc już przez to, że musieliśmy wbijać numer karty kredytowej, a nie mieliśmy tego wcześniej przygotowanego, wyszło, że będziemy mieli 3 dni później. Teraz mi się udało wbić również na tą stronę i dopiero pokazywało mi, że mogę dostać telefon za jakieś 3 tygodnie. Mhm. Więc jest coraz dłuższy termin realizacji dokładnie. Niestety nagrywam teraz to z kowala telefonu, dokładnie. iPhone'em 7 nagrywamy to, dlatego że bateria padła mi na tym aparaciku, zapomniałem zupełnie zapasowej baterii. Więc za chwilę przeniesiemy się z powrotem na mój mały aparat i będziemy dalej rozmawiać. A z Kowalem właśnie jedziemy teraz do córeczki zawieźć bluzeczkę na... Białą koszulkę, bo ona będzie dzisiaj duchem. Tak jest. Dzięki, hej. Hej. Mówię wam, jakie to było emocjonujące! Niestety nic nie nagrałem. Padł mi telefon, a znaczy aparat padł, bateria padła, tak. Sorry, postanowiliśmy z Kowalem nagrać kilka filmów z iPhone'em! Jeśli kogoś to interesuje oczywiście, to zapraszam. Będziesz zainteresowany tym, jak wygląda iPhone X, jakie ma bajery i tak dalej. To już 6 listopada postaramy się wrzucić film. Albo 6 listopada w nocy będzie. Jeżeli kurier dojedzie z telefonem, bo jak nie dojedzie, to chuj. Wszyscy ci, którzy lubią Apple'a, będą mogli zobaczyć po prostu nasz unboxing, nasze przemyślenia, nasze testy i wrażenia. Ha. Możemy się spodziewać nowego telefonu 6 listopada. Nowy telefon już 6 listopada będzie u nas na stole. 3 hours later. Nadal nie wierzę, że to zrobiłem. Żartowałem, przecież to było przemyślane. Słuchajcie, sprawa jest bardzo, bardzo, bardzo prosta. Dlaczego kupiłem ten telefon? Otóż pomyślałem sobie, że nie dość, że będę mógł mieć nowy telefon, to oczywiste, to będę mógł jako jeden z pierwszych potestować ten telefon i zrobić unboxing na YouTube'a. Oraz do tej pory miałem zawsze telefon w abonamencie. A w abonamencie, jak wiadomo, jeżeli zapłacisz jakąś tam kwotę pierwszą, to później zwykle płacisz w ratach ten telefon. I w ratach wynosiło mnie ostatnie 2 lata około 110 zł. A teraz będę płacić przez to, że telefon kupiłem w gotówce, tylko 30, może 40 zł miesięcznie. Więc będzie niższy abonament, będzie unboxing, będą pierwsze testy. To miał być taki krótki właśnie filmik dzisiaj, którym chciałem wam powiedzieć, że spodziewajcie się w listopadzie unboxingu. Jeżeli nie lubisz Apple'a, to nie oglądaj. Proste. Do zobaczenia jutro. Tak, nie wiem czy pamiętacie, ale 2 miesiące temu powiedziałem w moim vlogu to. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Oglądajcie, bo jutro mamy plener we Włoszech, ceremonię we Włoszech. Magda, Krzysiek, ja, świadkowie i ich znajomi. Bawimy się. Do zobaczenia. Ejo. No. Trochę minęło czasu, więc przepraszam was, ale jeszcze nie umiem zgrać sobie czas na vlogowanie, na prywatne sprawy zawodowe, więc jutro już, naprawdę jutro. Jutro pokażę wam wtedy, co nagrałem już dawno. I pokażę moje fotki, no i liczę, że wam się spodoba. Tak. Także widzimy się już jutro. Trzymajcie się.